niepokonana od 6 kolejek i zwykle wygrywająca przed własną publicznością Energię Kozienice. Kontra Wilga Garwolin, zespół, który nie wygrał od 9 spotkań, a wszystkie pojedynki jesienią gra na wyjazdach. Wszystkie statystyki przed sobotnim meczem 13 kolejki przemawiały na korzyść gospodarzy. Kozieńczanie w niemal najmocniejszym składzie. Tylko bez pauzującego za żółte kartki Bartłomieja Janiszewskiego oraz braci Nowocieniów. Starszy z nich Wojtek tego dnia zmieniał stan cywilny. W bramce Emil Piaseczny. Obrona Piotr Budziński, Patryk Walasek, Dariusz Mortka i Łukasz Szary. Przed nimi Erwin Kisiel, Andrzej Kalinka, Michał Kucharczyk, Bartosz Zawadzki i Eugeniusz Kołodziejczyk. Z przodu Daniel Ciupiński. Początek spotkania, podobnie zresztą jak niemal cała pierwsza połowa, dość niemrawy i usypiający. Niewiele dogodnych sytuacji do zdobycia bramki. Zarówno dla gospodarzy, jak i cofniętych do defensywy piłkarzy z Garwolina. Dużo walki w środku pola, mało składnych akcji. Mimo wszystko lepiej prezentowali się Kozieńczanie. Znakomitej sytuacji w 20 minucie nie wykorzystał Michał Kucharczyk. Z kilkunastu metrów posyłając piłkę tuż obok słupka. Po pół godzinie gry wynik mógł otworzyć Erwin Kisiel. Najpierw uderzył z 19 metrów, ale Robert Baczewski przeniósł futbolówkę nad poprzeczką. Po dośrodkowaniu z narożnika boiska środkowy pomocnik huknął z 20 metrów, ale tym razem nad bramką. Energia przewagę udokumentowała w 36 minucie. Kapitalne podanie Bartosza Zawadzkiego do wbiegającego w pole karne Kucharczyka. A ten nie zwykł marnować takich okazji. Strzałem w długi róg dał prowadzenie gospodarzom. Mimo niekorzystnego wyniku piłkarze z Garwolina przed przerwą oraz na początku drugiej odsłony nie ruszyli do frontalnego ataku. Gdy tylko poluzowali szyki obronne, szybko nadziali się na kontrę. Łukasz Szary dalekim podaniem uruchomił Daniela Ciupińskiego. Napastnik powalczył o piłkę z dwoma obrońcami. Gdy wychodził już na czystą pozycję, tuż przed linią pola karnego faulował go Daniel Bogusz. Decyzja arbitra Szymona Kmity, tylko żółta kartka dla zawodnika gości. To rozwścieczyło piłkarzy i sztab szkoleniowy Energii. Przypomnijmy, że raptem 4 dni wcześniej w meczu z Legionem Głowaczów za identyczny faul z boiska wyrzucony został nasz zawodnik. Jak widać, co sędzia, to inna interpretacja przepisów. Atmosferę podgrzała sytuacja 4 minuty później. Dariusz Mortka zagrał ręką w polu karnym i sędzia podyktował rzut karny dla Wilgi. Nie do obrony z 11 metrów uderzył bohater poprzedniej sytuacji, Daniel Bogusz. Kolejne minuty to seria fauli, żółtych kartek, ale również niewykorzystanych sytuacji, które mogły przechylić szale zwycięstwa na jedną bądź drugą stronę. Niewiele pomylił się Kamil Zawadka, z kilku metrów posyłając piłkę obok słupka. Po przeciwnej stronie boiska świetnie obrońcom urwał się Artur Strong, ale z lewej strony pola karnego wyłożył piłkę akurat tam, gdzie nie było żadnego z jego kolegów. Bohaterem Energii mógł zostać inny z rezerwowych. W 84 minucie Damian Stanisławski przegrał jednak pojedynek z bramkarzem. Kozieńczanie nie poddawali się, a ich determinacja została wynagrodzona chwilę później. Z narożnika boiska dośrodkował Eugeniusz Kołodziejczyk, a najwyższy na boisku Patryk Walasek uderzeniem głową wpakował piłkę do siatki. Doskonałej sytuacji na podwyższenie prowadzenia nie wykorzystał w kolejnej akcji Ciupiński. Po zagraniu od Stanisławskiego przestrzelił z 11 metrów. Piłkarze Wilgi walczyli do końca i niewiele brakowało, a doprowadziliby do wyrównania. W 89 minucie na rajd środkiem pola zdecydował się Filip Gac. Rezerwowy minął czterech rywali, ale na szczęście na posterunku był Emil Piaseczny, który dołożył swoją cegiełkę do końcowej wygranej. Kropkę nad i gospodarze postawili w doliczonym czasie gry. Ciupiński po świetnym podaniu od Kołodziejczyka huknął bez przyjęcia. Bramkarz odbił piłkę na słupek, a ta spadła pod nogi Kucharczyka, który z najbliższej odległości skierował ją do pustej bramki. Dużo koncentracji wymagał ten mecz od nas w obronie. Był groźny przeciwnik bardzo. Także liczyliśmy, że coś ciupa z przodu szeli z Gienkiem i z Kucharzem. No i jak widać, udało się. Potem ja jeszcze dłużyłem cegiełkę. No i jeszcze raz Kucharz na koniec. Mecz z Wilgą był kolejnym w ostatnich tygodniach, w którym piłkarze Energii szale zwycięstwa na swoją korzyść przechylili dopiero w końcówce. No jak widać, jesteśmy mocni psychicznie i mamy charakter. Pokazaliśmy to już w tych kilku meczach poprzednich w Głowaczowie, gdzie graliśmy w dziesiątkę i udało nam się strzelić bramki 4 aż. Także dzisiaj też nie było łatwo, no ale po to trenujemy ciężko, żeby w końcówkach móc, gdy rywal już jest zmęczony, przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Coraz lepiej prezentuje się także obrona. Energia, jeśli już traci bramki, to najczęściej po uderzeniach z rzutów wolnych oraz z dystansu. Jak widać, zgranie to ma duże znaczenie. Już nie pierwszy mecz gramy razem. Wszystko się ładnie zazębiło. Rozumiemy się wszyscy ładnie.
No i nie popełniamy błędów takich prostych jak w poprzednich sezonach, gdzie jakieś proste wybicie, graliśmy pod nogi przeciwnika i jechali sam na sam. No dzisiaj jedna taka sytuacja była, co ten obrońca środkowy się zabrał praktycznie z połowy boiska, minął wszystkich, no i nareszcie uratował coś Emil Piaseczny. Po spotkaniu piłkarze Wilgi mieli ogromne pretensje do arbitrów, twierdząc, że nie powinno być rzutu rożnego, po którym padła druga bramka dla gospodarzy. Za to, że dograli cały mecz w 11, już zapomnieli podziękować. Trzecia konfrontacja Energii Kozienice z Wilgą Garwolin na Stadionie Przysportowej, tak samo jak dwie poprzednie, zakończyła się wynikiem 3-1. Dla naszego zespołu to drugie zwycięstwo. Podopieczni Pawła Potenta w lidze nie przegrali już od 7 meczów. A licząc puchary, Energia jest niepokonana od 11 spotkań.